A więc tak, mówiłem, kody do gier Hafken i Planet Side 2 oraz kod dla początkującego gracza do gry World of Tanks za chwilę będzie rozdany. Już czuję gołąbki, muszę zjeść na śniadanie i zaraz spieprzam do roboty. Jest 7:44, więc szybciutko, dostałem bardzo dużo maili, ale powiedziałem, że pierwsi dostaną te kody, więc szukam pierwszych. Tak jest. Adi, bardzo bym prosił o kod. Zobaczymy, co napisał Adi. Witam, mógłbym dostać kod, ale jaki? Zobaczymy, jakie są inne odebrane kody. O jakiś kodzik. Chciałem jeden kod dla początkujących. Tu się kolega ogłosił, że chce dla początkujących. Jeszcze raz zerknę. Kody do PS2, kody, farkes, kody. Słuchajcie, no powiedziałem, że pierwsi dostaną kody, więc Adi, za to, że byłeś pierwszy, dostaniesz bardzo szacowny kod do gry Planet Side 2. Podobno jest to suma, która może ci dożywotnią premkę na tej grze po prostu zaopatrzyć. Więc teraz ci nie będę wysyłał, ale za chwileczkę wyślę. Szymon Szalbot, jesteś drugim, który napisał: siemka, faja, ładnie, proszę o jakiś kodzik. Dostajesz kod, nie wiem dokładnie jaki, ale też zapewne szacowny, do gry Hafken. Jest to nowa gra, bardzo fajna, myślę, że ci się spodoba. Oraz Fila Krzyzak sam powiedział, że chce kod dla początkujących, więc dostaniesz kod, który musisz zrealizować dla początkującego gracza. Prawdopodobnie, jeżeli będziesz miał jakieś problemy z tym, co to zrobić, jak z tym zrobić, to jeszcze najwyżej ja to sprawdzę jak, ale chyba po prostu jak zakładasz konto, tam gdzieś musi być do wpisania ten kod. Przy zakładaniu konta, prawdopodobnie jakoś tam gdzieś i dostaniesz kupę golda, tak mi się wydaje. Dobra, no niestety, jeżeli chodzi... Aha, jeszcze mam niby kod dla początkujących z CD Actiona, ale nie wiem, czy on działa, tylko po prostu wpiszę go gdzieś w opisie i jeżeli zadziała, to niech ktoś go sobie wykorzysta. Gry, darmowe gry, takie jak Far Cry 3, Hitman, Medal of Honor, Warfighter oraz Sleeping Dogs, jednak zatrzymuję dla siebie. Wybaczcie. Dobra, idę zjeść śniadanie i spadam do pracy. No to trzymajcie się.